Jeśli patrzymy na funkcję smart, cały czas widzimy coraz bliższą integrację ekranów, które mamy. Jedną z rzeczą, która jest już od niedawna na rynku, jest możliwość wysyłania obrazu z małych ekranów do dużych ekranów, jak również sterowania tym własnym ekranem dużym telewizorem. Następną rzeczą, która jest dosyć popularna na przykład za oceanem, jest Cast TV, czyli możliwość wysyłania obrazu wideo z aplikacji, którą mamy na naszym małym ekranie, telefonie, do telewizora i podzielenia się tym z innymi użytkownikami w domu. Na rynku amerykańskim wprowadzamy telewizor, który będzie miał jako pilot urządzenie, które jest bardzo bliskie do smartfona, ma ekran dotykowy i na tym pilocie będą zgromadzone wszystkie aplikacje Smart TV, żeby były bliżej użytkownika, ale jest to specyfika rynku amerykańskiego. Każdy z rynków, amerykański, europejski czy chiński, jest troszeczkę inny, ma inną specyfikę, innych użytkowników, inne przyzwyczajenia. No i trzeba to respektować. Trzecią rzeczą, która też jest bardzo ciekawa, która wkracza, to jest IoT, czyli Internet of Things, internet rzeczy, który tutaj pozwoli nam zintegrować nasze urządzenia, również różnego rodzaju czujniki, które zarówno możemy mieć na sobie, które badają nasze zdrowie, jak również szczoteczkę do zębów. Ta szczoteczka do zębów może wysyłać informacje do telefonu, pokazywać to na aplikacji, jak również wysyłać do telewizora. Telewizor też może sterować światłem w domu. To są rzeczy, które są nowościami, które przychodzą. Tutaj też podobne rozwiązania pokazujemy. To sterowanie światłem to jest tylko przykład zaimplementowania internetu rzeczy i tej integracji wszystkich urządzeń, wszystkich ekranów w jeden, nazwijmy to, ekosystem, który funkcjonuje, który może funkcjonować w domu, i pod ten ekosystem możemy podłączać następne urządzenia, zarówno wagę łazienkową, jeśli ona wspiera, jest kompatybilna z tymi rozwiązaniami, jak również używać czy tworzyć scenariusze, jak też mieć dostęp do tych informacji z zewnątrz, jak na przykład na naszym telefonie czy tablecie, będąc poza domem.